Nie ma tu jak rozwinąć skrzydeł. Mój huragan. Nigdy nim nie jeździłem. Zawsze gdzieś tam jechałem w pole. Coś innego na tym mieście usłyszą. Jeszcze coś by można było mu tutaj poprawić, żeby jeszcze szybciej się wkręcał, ale znowu tej prędkości nie będzie nabierał, która mi się bardzo podoba. 130 to jest prędkość. Pojechać. To znaczy tam na obwodnicę. Lepszy dźwięk się wydobywa przy wyższych obrotach. Tutaj to tak pyrka. Jak moje światła widać? W szybie zobaczę, widać. Widać, że to groźny osobnik. Ale do domu na tej prostej trochę mu odkręcę. Może pod setkę podjedzie. No coś za coś, jeżeli ma dopiero później się wkręcać. To będzie tak pierdział. Ale za to prędkość jest lepsza, wyższa. Zresztą było słychać tam na tej prostej, jak wszedł już w te 60 na godzinę, to już
ładnie to szło. Bo teraz to jest takie prykanie. W sumie można by było go dać na tuning do fachowca, tak? Ale to by się liczyło z dużymi kosztami. Tak jeździć. To jeszcze jakoś ten dźwięk fajnie wydobywa. Bo tak pierdząco to słabo. Nie podoba mi się. Hamulce ma brzydko, nie? Miejski ścigacz skuterowy. On chce po prostu jechać. Zrobić tylko tą pompę, żeby tam nie ciekło i na wyścigi. Bo w trybie takim miejskim to nie wykorzystuje się tego skuterka. Jak już odpycha się i przyspiesza, to jest ładny dźwięk. Można by było jeszcze to poprawić, na pewno. No coś pięknego, o kurde pany, policanty, oni nie lubią busówów. Taka jazda to jest fajna. To uwielbiam.
do nara, hejos! Jestem super zadowolony. Bardzo. Petarda po prostu. Sprawdzę, czy to jeszcze zapali mi tutaj. Tak, słuchajcie. Dragstera trzeba odpalać z dwoma hamulcami. No niestety, z jednym nie odpalimy. Ja zawsze o tym zapominam. Spójrzcie na te podświetlenia. Czerwone, jak w BMW. Przejechałem się po mieście dragsterem. Odczucia i wrażenia po prostu są petarda. To jest petarda, nie? Każdemu życzę, żeby się przejechał kiedyś takim dragsterem. Wiem, że są sprzęty, ludzie sobie robią podobne. Niekoniecznie to musi być dragster, nie? To będzie inny skuter jakiś, ale tak go przerabiają, że po prostu to też suną. To są takie potwory miejskie i szosowe. A niepozorne tak naprawdę. Także ja jestem bardzo zadowolony z jazdy. Nawet nie przewiało mnie aż tak. Po prostu byłem tak zafascynowany tym odkręcaniem właśnie tego dwusuwa. Ale mówię, taka jazda miejska to słabo wypada. Lepiej pojechać gdzieś tam, gdzie można samochody sobie powyprzedzać, pobawić się tym przyspieszaniem. A w mieście nie, w mieście to tak po prostu nawet to brzydko chodzi, nie? Czyli dragster 130 na godzinę, daje sobie radę na starcie z samochodami. Jest dobrze. Hejos, nara, trzymajcie się. Miłego dnia. Wbijajcie po takie bluzy na blegopso.kupsel.pl. Elo. No jeszcze jedno, kurczę, no jeszcze mam wam do powiedzenia, no jeszcze wiele rzeczy mam. Słuchajcie, mam trzy kody rabatowe na Pitbike Store, minus 10% na wszystkie ciuchy, na Motomaniak.eu, promocje, no na razie nie, konkurs będzie na manetki, na Gmoto macie minus 10%, na hasło z małych pisane razem Blegopso23 minus 10% na wszystko. No i macie na stickersa też minus 5% na hasło Blegopso z dużych pisane razem. Czyli no tego no sporo się nazbierało i słuchajcie, dwa bilety mam dla was na targi do wylosowania, na targi Wrocław, tam gdzie będziemy się właśnie wystawiali. Konkurs będzie na Instagramie, czyli wbijajcie, obserwujcie Instagrama. Wkrótce taki konkurs będzie. Na Gmoto lada moment się kończy, jutro ogłoszenie wyników. Na mój kalendarz na Facebooka też lada moment będzie ogłoszenie wyników. No i te dwa bilety do zgarnięcia, dwie wejściówki. Elo na rajos już teraz naprawdę. Italjet, Blegopso, Bleg ekipa, piona na rajos.